Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym TechNewsie i mamy pierwsze doniesienia o 13 generacji procesorów Intela, bo czas najwyższy. I powiem Wam szczerze, w dzisiejszym odcinku będę chciał powiedzieć zarówno o 13 generacji procesorów Intela, jak i o Zen 4 od AMD, których możemy spodziewać się już za kilka miesięcy, czyli pod koniec tego roku i czas najwyższy dostawać przecieki na temat tych procesorów. Powiem Wam szczerze, że przez te rok z kawałkiem, już półtorej roku praktycznie prowadzenia takiego daily z newsów i obserwowania, znaczy obserwuję te newsy już na bieżąco od dłuższego czasu, bo już spokojnie od 3 lat codziennie, a od 5-6 lat wyrywkowo obserwuję, co się dzieje na rynku. Natomiast patrząc na to, jak wygląda ostatnimi czasy rynek, to na 3-4 miesiące przed, pół roku wcześniej, 8 miesięcy wcześniej zaczynamy dostawać pierwsze przecieki. I tak jak i9-13900K, nie dziwi mnie ani trochę, bo ja już Wam nawet o tym procesorze mówiłem co nieco. Dzisiaj dostaliśmy przeciek z benchmarku, ale zanim o tym przecieku, zostawcie suba, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Bardzo chciałbym dobić do tych 25 tysięcy, do tej 1/4 ze 100 tysięcy, które są moim absolutnym marzeniem, kamieniem milowym i takim życiowym osiągnięciem. Bardzo chciałbym już mieć te 25% za sobą, a potem przez następne lata będę pracował na te kolejne 75%, bo ja nie boję się ciężkiej pracy i mogę pracować na to jak najbardziej jeszcze latami. Ważne, żeby Wam się podobało. Dobra, więc wracamy do odcinku, bo zaraz maruderzy przyjdą. Zamknij się, nie mów o tych subach, to i tak Cię nikt nie słucha, kto chce to suba zostawi, a Ty to w ogóle głupoty gadasz. Dobra, więc przejdźmy teraz do procesorów, bo to jest ważna sprawa. Jeżeli chodzi o Raptor Lake'a, bo tak będzie nazywać się 13 generacja, no to dostaliśmy przeciek wydajności z Ashes of Singularity. No wiecie, jeżeli chodzi o Raptor Lake'a, tam były lekkie wałki, bo było na przykład obcięta ilość maksymalnych wątków tego procesora do bodajże 24, czyli to akurat tyle, ile z biegiem okoliczności miał Alder Lake, nie? I dlatego Alder Lake wyszedł dużo lepiej niż choćby Ryzen 5950X. Owszem, i tak koniec końców Alder Lake w większości scenariuszy, poza oczywiście tymi wielowątkowymi, wygrywa z tak naprawdę z Ryzenem 5950X i jest też jednocześnie od niego tańszy, więc wygląda od niego dużo lepiej. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten Ashes of Singularity test no jest taki troszeczkę śliski. Co nie zmienia też faktu, że dostaliśmy trzeci w historii wynik, jeżeli chodzi o ten benchmark w wykonaniu tego procesora. Co prawda, pierwszy wynik dzierży 12900K, czyli Alder Lake, a drugi, no tutaj dla mnie zaskakująco, bo 10. generacja Intela 10900KF. Też to jest dla mnie tutaj zaskakujące, że choćby nie jest to Ryzen, Ryzen tutaj ma dopiero piąte miejsce, 5950X. Wiadomo, jakby single-core'owo on nie jest jakimś potężnym procesorem, no ale powinien z 10. generacją wygrywać. Dlaczego w tym konkretnym benchmarku nie wygrywa, nie wiem. Być może na to obcięcie ilości rdzeni, ale tutaj też single-core'owo powinien wygrywać, więc nie wiem, dlaczego tak jest, natomiast pokazuje nam to jedną rzecz. Wczesne wersje jakby procesorów bardzo mocno odbiegają mocą od tych finalnych wersji. I tutaj na przykład powinniśmy dostać dużo słabszą wersję niż to, co zobaczymy finalnie w 13 generacji. 13 generacja, patrząc na to, co teraz pokazuje, końcowo będzie potężnym procesorem. Natomiast 13 generacja nie różni się jakoś bardzo od 12 generacji. Można choćby tutaj to podglądnąć na tym, co pokazuje nam wideokart, ma świetne porównanie. Zmienia nam się architektura dużych rdzeni. Czy zmieni nam się proces technologiczny? Raczej przy Raptor Lake'ach jeszcze nie. Dopiero Meteor Lake'i dostaną
proces Intel 7, a na razie w Intel 10 jest produkowany Alder Lake. I tak samo będzie raczej, nie, przepraszam, w Intel 7 już jest produkowany, czyli w 10 nanometrach, dlatego to mi się myli, 10 nanometrów, proces Intel 7 i tak samo jest z Raptor Lake'iem. Też będzie w tym samym procesie, co Alder Lake. Natomiast może być w tym samym procesie, może być bliźniacza architektura, ale może być IPC poprawione, co wpłynie na wydajność rdzeni tych efficiency, czyli nawet nie efficiency, efficiency to są te słabsze, natomiast performance, czyli tych najmocniejszych rdzeni, wpłynie właśnie choćby poprawiona architektura, których mamy tyle samo. 8 rdzeni mocnych będzie, ale ilość rdzeni słabych będzie aż dwukrotnie wyższa, więc w sumie będzie miał 24 rdzenie Intel i9 13 generacji. Ale powiem Wam szczerze, tak, czy ja czekam na Raptor Lake'a? I tak, i nie. Bardziej czekam na Meteor Lake'a, który jak widać będzie miał zarówno rdzenie mocne w nowszej generacji, jakby w zupełnie innej architekturze, będzie też w Intel 4, czyli już w 7 nanometrach produkowany, będzie miał nowszą generację kart graficznych. Tak naprawdę Raptor Lake jest dopełnieniem Alder Lake'a, jest jego rozwinięciem, jest jego tak naprawdę totalnym ulepszeniem i to mi się w nim podoba. Ja już to mówiłem przy okazji premier dla Alder Lake'a, że Alder Lake'i to są super procesory i są bardzo fajne. Wiecie co to jest? To jest 9. 12900K. Zapytacie się, dlaczego nie mam jej jeszcze w prywatnym swoim komputerze? No bo głównie jest na testy dla Was, więc za niedługo jakieś testy będą, ale też z drugiej strony należy ważyć to, co przynosi nam dana generacja. Ja na przykład mocno jaram się nowymi sprzętami, nowymi procesorami, nowymi kartami graficznymi i Wam o tym bardzo mocno opowiadam, bo naprawdę autentycznie mnie to jara. Ale jednocześnie staram się zachować zdrowy rozsądek w upgrade'owaniu swoich sprzętów. Sam mam i9-10850K. Moim zdaniem absolutne arcydzieło, jeżeli chodzi o procesory. Ja za 10850K, 10-rdzeniowy, 20-wątkowy procesor, który jednorodzeniowo cały czas bardzo, bardzo mocno daje radę, zapłaciłem 1300 zł, bo takie były promocje na 10. generację swojego czasu. Naprawdę, promocje były kosmiczne. I moim zdaniem jest to najbardziej na chwilę obecną udana generacja procesorów Intela w przeciągu ostatnich 3 lat. Ba, moim zdaniem jest to najbardziej udana generacja procesorów ogólnie w ciągu ostatnich 3 lat, tylko trzeba ją było w odpowiednim momencie kupić. Wiadomo, w zależności od tego, jakie są ceny, no to wtedy jakaś generacja wypada lepiej, jeżeli są dobre ceny na choćby Zena 3, 5950X, 5900X, no to wtedy to jest najlepszy procesor, ale to już wiecie, należy, jakby chcę Wam pokazać to, że trzeba myśleć o tym, czy nam faktycznie pewne upgrade'y są potrzebne, bo de facto wiele osób teraz oglądających to, mających procesor 11, 12, 10 generacji, myśli sobie, na cholerę mnie ten nowy procesor, przecież mój daje radę. Panie, ja mam 7, 8, 10 generację, śmigam sobie łota go, po co mnie to? Ziomuś, zrozum, że niektórzy nie mają kompa, niektórzy dopiero go będą kupować i oni chcą wiedzieć, jak ten procesor wygląda. Jak widzisz, ja mogę mieć w każdej chwili 12 generację, a śmigam na 10 generacji. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że 12, pomimo tego, iż dużo lepsza od mojej 10, wiele nie wniesie, jeżeli chodzi o poprawę jakości mojej pracy. Kilka procent? Być może, w najlepszym scenariuszu. Nawet niekoniecznie, bo renderuję na karcie graficznej. Z tego względu trzeba to sobie wszystko bardzo dokładnie samemu przemyśleć. No i cóż, co nie zmienia faktu, że takie najnowsze procesory dla osób, które dopiero budują swój komputer, są bardzo ważne. Ba, są też ważne dla osób, które chcą jednak mieć co roku coraz najnowszy procesor, chociaż takich osób jest raczej mniejszość, zwłaszcza w naszym kraju. Raczej nie jesteśmy społeczeństwem, które stać na coroczne upgrade'y procesorów.
No jest to, powiem Wam szczerze, raczej no kwestia kaprysu, co nie jest złe. Świetnie jest mieć taki kaprys. Ja mógłbym, bo mam zarówno 11 generację, 12 generację i miałem te procesory w swoim portfolio, jak do mnie przychodziły, ale cały czas działam na 10 generacji, ponieważ wiem, że relatywnie te procesory mocno nie zupgrade'ują tego, w jaki sposób ja pracuję. Są osoby, którym takie procesory mocno zupgrade'ują to, jak pracują, a są osoby, które absolutnie potrzebują ich tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć coś najmocniejszego na rynku. Taki mały off-top. Natomiast ja czekam na 13 generację, bo ona zmierzy się bezpośrednio z Zen 4, o którym nic nie słychać. Dochodzą nas słychy o generacji 13, o jakichś przeciekach, a Zen 4, no Lisa pokazała nam w premierze, bo patrzcie, tak wygląda. Ale martwi mnie to, że o tych procesorach nie ma żadnych przecieków. Bardzo mnie to martwi i mam nadzieję, że one wyjdą tak, jak Wam ostatnio kilka filmów temu zapowiadałem, wcześniej niż się spodziewamy. Ponieważ potrzebujemy tych procesorów bardzo, potrzebujemy konkurencji na rynku. Ja szczerze nie pamiętam czasu, znaczy ja pamiętam te czasy z takiej swojej obserwacji rynku, ale wtedy byłem w zupełnie innym położeniu niż teraz. Wtedy obserwowałem rynek troszeczkę z boku, a teraz jestem jakby w środku i bezpośrednio, że tak powiem, z pierwszej linii frontu Wam o tym donoszę. I z takiej perspektywy nie wiem, jak to jest, kiedy przez lata na rynku jest tylko jeden warty polecenia producent. W tamtym przypadku to był Intel. W tym przypadku jestem teraz na linii frontu, gdzie chciałbym mieć dwóch walczących ze sobą konkurentów, Intel i AMD, i czekam na doniesienia ze strony AMD, bo na chwilę obecną niestety nie napawa to żadnym optymizmem, że o tych procesorach absolutnie nic nie słychać. Jest głucha cisza. AMD już rok temu mówiło co nieco o tych procesorach i od tamtej pory no, dowiedzieliśmy się, jak wygląda laminat, jak wygląda gniazdo tego procesora, ale o wydajności naprawdę ani słychu, ani widu. I chciałbym w końcu się dowiedzieć, jak to wygląda, więc czekamy z niecierpliwością, bo widać, że Intel naprawdę mocno się umocnił. Alder Lake wykopał okopy, a Raptor Lake wygląda na to, że zmierza tylko po to, żeby umocnić te okopy na pozycji no, takiego znowu lidera rynku. Zobaczymy, co pokaże Zen 4. Czekam na tego Zena 4, bo na razie to tylko takie legendy o nich słychać i nic konkretnego. Miejmy nadzieję, że AMD postawi na swoim i będziemy mieli piękną batalię. Bo nam takie batalie oglądać z boku to sama przyjemność. Mamy wtedy z czego wybierać, mamy wtedy do czego się odnosić, a na chwilę obecną czekamy do końca tego roku. Ale tak jak podałem Wam na przykładzie tego procka, czy też procków choćby z rodziny AMD Zen 3, to są bardzo dobre konstrukcje, wystarczające w większości z nas do wszystkiego. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy czekać na premierę Zen 4 i generacji 13, powiem Wam, no raczej nie. Kupujcie to, co teraz jest na rynku. Teraz tak naprawdę jedynym problemem dla nas są karty graficzne. Gdyby to nie był problem, to moim zdaniem jakiekolwiek czekanie do końca roku na jakiś nowszy procesor absolutnie mija się z celem. Procesory wystarczają naprawdę na lata. I patrzcie tutaj, 8 rdzeni mocnych. Jakby to jest kwintesencja tego, jak będzie wyglądała wydajność procesorów przez następne lata. Z racji tego, że konsole są 8 rdzeni, 16 wątków, tak procesory będą w grach, bo oczywiście programy profesjonalne, użytkowe to zupełnie inna sprawa, w grach najbardziej efektywnie korzystać z 8 potężnych rdzeni 16 wątków, a wszystko co ponad to będzie tak naprawdę ściągać część obliczeń z tych 8 rdzeni, a najbardziej będzie się te 8 potężnych rdzeni liczyć. Dlaczego? Ryzen 7 5800X to jest absolutnie kwintesencja do grania. Dlaczego 5900X czy 5950X nie opłaca dopłacać się dwa razy więcej w stosunku do ceny Ryzena 7? Ano dlatego, że Ryzen 7 8 rdzeni 16 wątków daje nam najbardziej efektywną wydajność w grach. Podobnie też jak Intele i 7 czy i 9.
Wydaje mi się, że te procesory naprawdę na lata będą nam wystarczać. Na pewno na całą generację obecnych konsol, póki one nie zostaną zupgrade'owane, no to ta ilość rdzeni będzie nam w zupełności wystarczać. Więc jak ktoś się zastanawia, czy brać teraz procesor? Bierzcie! I 5-12600K, świetny procesor, i 7-ka, 12-700K, naprawdę bardzo dobrze, a i 9-12900K to już naprawdę miód, malina, i ja się nie mogę doczekać, kiedy ten mój egzemplarz wrzucę sobie do peceta. Jeszcze trochę na to poczekam, bo niestety nie mam płyty głównej i to jest dla mnie największy problem Alder Lake'a. Smutny problem, bo świetne procesory, bardzo dobrze wycenione w stosunku do konkurencji, są zabijane przez te horrendalnie drogie płyty główne, które jakby były troszeczkę tańsze, no to już by to nieźle wyglądało. Ale już widziałem ostatnio jakiegoś Tomahawka za bodajże 1100 zł. Bardzo fajnie wyglądał. Dla mnie liczy się duża ilość portów USB na panelu I/O oraz duża ilość miejsc na dyski M2. Nawet nie liczy się tak podkręcanie, bo jakby dla mnie najważniejsza jest stabilność platformy i duża ilość miejsc na dysku, bo tego to wykorzystuję do swojej codziennej pracy i nad tym się zastanawiajcie. Nad tym, co będzie Wam potrzebne. Nie koniecznie, żeby mieć najmocniejsze, najpotężniejsze, najdroższe. Oczywiście, jak Was stać, spoko. Ale ważne jest też przekalkulowanie, czego potrzebujemy w stosunku do tego, ile chcemy wydać. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Strasznie się rozgadałem. Dzisiaj już późno mamy. Więc miłej nocy, wieczoru, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Cieszę się, że udało mi się przyjść do Was dzisiaj z odcinkiem. Za niedługo też wleci odcinek z podsumowania newsów tygodnia na kanale IT Hardware, więc tam Was zapraszam. Być może nawet jakiś link pod filmem wrzucę. No a tymczasem bardzo Wam dziękuję. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.